Winda paciorkowa, znana również jako Paternoster ze śląskiego urzędu wojewódzkiego, to jedno z nielicznych urządzeń tego typu, które jeszcze działa i jest ogólnodostępne. Z tą dostępnością będzie teraz gorzej, bo winda składająca się z szeregu otwartych kabin, poruszających się w sposób ciągły, przejść ma renowację. Szkopuł w tym, że potrzebne są m.in. zdjęcia, które pomogą stwierdzić, jak winda wyglądała przed rokiem 1980. Paweł Jędrusik. Winda paciorkowa w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim została już wyłączona z użytku i wkrótce ma przejść renowację. W zbiorach archiwalnych urzędu nie zachowała się niestety żadna fotografia, która przedstawia dźwig Paternoster w stanie sprzed 1980 roku, czyli sprzed poprzedniego remontu. W tym czasie zadbamy o to, by przywrócić tej windzie dawny blask oraz poprawić warunki bezpieczeństwa i dostosować te warunki bezpieczeństwa do współczesnych wymogów. Dlatego urzędnicy apelują do osób, które mogą mieć jakiekolwiek materiały, zdjęcia, grafiki, plany czy obrazy, o pomoc wszelkie materiały, które uda się zgromadzić, posłużą do próby odtworzenia tego, jak winda wyglądała w momencie oddania do użytku.